Jak poradzić sobie z silnie zabrudzoną podłogą, szczególnie jeśli jest to brud tłusty? Rozpoczynamy od przygotowania roztworu. Nalewamy około 2 litrów wody. Pamiętajmy, by nie była całkiem zimna. Do wyczyszczenia podłogi wykorzystamy Brudex. Uniwersalny środek, idealny w takich sytuacjach. Przy pomocy dozownika nakręcanego na butelkę odmierzamy odpowiednią objętość koncentratu, który następnie mieszamy z wodą. Należy pamiętać, że stężenie roztworu zależeć powinno od stopnia zawrócenia podłogi i przyjętego sposobu czyszczenia. My skorzystamy w tym wypadku z maszynowej zmywarki do podłóg i roztworu w proporcjach od 200 do 500 ml na 10 litrów wody. Wlewamy roztwór roboczy bezpośrednio do maszyny, a następnie rozpoczynamy pracę. W pierwszej fazie rozprowadzamy roztwór po posadzce, by dokładnie rozpuścił tłuszcz i brud. W następnej ściągamy rozpuszczoną mieszaninę, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. W ten sposób możemy wyczyścić większość rodzajów podłóg narażonych na tego typu silne zabrudzenia. Muszą być jedynie odporne na działanie środków zasadowych, co jest regułą w takich miejscach jak kuchnie, warsztaty czy hale produkcyjne. Czyści zresztą nie tylko podłogi, ale i części maszyn oraz silniki. Brudex świetnie sprawdza się również jako środek odtłuszczający. Nadaje się w związku z tym do mycia urządzeń gastronomicznych. Może być również stosowany jako odplamiacz i odtłuszczacz odzieży ochronnej i innych skrajnie zanieczyszczonych powierzchni tekstylnych. Więcej informacji na temat preparatu Brudex można uzyskać na naszej stronie www.tenzi.pl.